18, więc zapraszamy na wiadomości Radio Z. Ania Kowalczyk i Andrzej Kocjan. Wąsik i Kamiński wyjdą z więzienia. Obu ułaskawił prezydent Duda. Sąd apelacyjny o zamordowaniu prezydenta Gdańska to nie była przypadkowa ofiara. A gościem Radia Z jest senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. 18. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zdecydował się na to mimo negatywnej opinii prokuratora generalnego Adama Bodnara. Niemniej jednak ta opinia jest. Procedura została dopełniona. Chcę w związku z tym powiedzieć, że postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą. Prezydent zaapelował również do ministra sprawiedliwości o natychmiastowe zwolnienie z więzienia Kamińskiego i Wąsika. Jak zapewnił, dokumenty w tej sprawie zostaną wysłane w trybie natychmiastowym. Przed więzieniem w Radomiu, gdzie siedzi Mariusz Kamiński, jest reporter Radia Z Michał Dzieneński. Michale, kiedy były szef CBA wyjdzie na wolność? Być może jest to kwestia najbliższych kilkunastu godzin. Dokumenty muszą dotrzeć do więzienia i musi otrzymać szef placówki. Zwykle zwolnienia z zakładu karnego odbywają się między 8 a 16, no chyba że zachodzą nadzwyczajne okoliczności. Tu przed radomskim więzieniem za chwilę rozpocznie się konferencja lokalnych posłów PiSu. Stoi też grupa zwolenników tej partii z biało-czerwonymi flagami. Jest też coraz więcej dziennikarzy. Wszyscy czekają, co przyniosą kolejne godziny. Radom, Michał Dzieliński, Radio Z. W więzieniu w Przytułach niedaleko Ostrołęki siedzi natomiast Maciej Wąsik. Dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach. To prawomocny wyrok, jaki dziś w Gdańsku usłyszał zabójca prezydenta Adamowicza. Sąd zmienił fragment uzasadnienia wyroku z pierwszej instancji, który mówił o Pawle Adamowiczu jako o przypadkowej ofierze. Nie było mowy o żadnym przypadku, podkreślał sędzia Włodzimierz Brazewicz. Złem dla oskarżonego była właśnie Platforma Obywatelska i sam oskarżony się wyrażał, że on chciałby, żeby Jarosław Kaczyński był dyktatorem Polski. Zabójca Stefan Wilmont ma jeszcze możliwość złożenia kasacji do Sądu Najwyższego. Na koniec przypomnienie informacji dnia. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński wyjdą z więzienia. Obu ułaskawił prezydent Duda. Teraz już gość Radia Z. Zapraszam Beata Lubecka. A gościem Radia Z jest Grzegorz Schetyna, senator Platformy Obywatelskiej, Klub Koalicji Obywatelskiej i szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych w przeszłości, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. No to już słyszeliśmy, co jest newsem dnia. Proszę jakoś to skomentować. Zaskoczony pan jest? Nie. Nie jestem zaskoczony, bo to była sprawa oczywista i ewidentna od początku. I mówiłem o tym wiele dni temu, wiele tygodni temu, że tak się to po prostu skończy, tylko nie rozumiem tego całego anturażu tych zachowań, przepychań, wskazywania winnych, atakowania prokuratora generalnego, wreszcie tej wymiany korespondencyjnych zarzutów między Kaczyńskim a Dudą. To wszystko dla mnie było nie takie trudne do zrozumienia. Ale koniec jest, wiadomo było, że musi ułaskawić i ułaskawił. Przyznając się, że to pierwsze ułaskawienie, tak zwane ułaskawienie, było bezprawne. No ja nie wiem, czy tak pan prezydent to interpretuje, natomiast można powiedzieć, że ta decyzja zapadła błyskawicznie po tym, jak pan prezydent dostał dokumenty i opinię od prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości w jednym, czyli Adama Bodnara. A minister sprawiedliwości, prokurator generalny, jednak jego opinia była taka, żeby nie zastosować prawa łaski w tym przypadku. No tak, ale to też uczciwie powiedział, że potrzebuje kilkunastu dni, że to wszystko będzie rzetelnie zaopiniowane, przeczytane, zanalizowane. Dużo tomów tajnych sprawozdań, 38 tomów w ogóle, całość tego procesu, więc trzeba było się z tym zapoznać i mieć własne zdanie. I tu uważam, że wszystko było w porządku, jeśli chodzi o stanowisko i zachowanie prokuratora generalnego. Prezydent miał inne zdanie, że za długo to trwało jednak. Były apele, że powinno być jednak to o wiele szybciej procedowane. No tak, widzieliśmy to, taką presję, ciągłą presję. Nie chciał ułaskawiać sam. Uruchomił proces ułaskawienia. To wszystko było takie stawianie na głowie. Nie chciał po prostu przyznać się, że w 2015 roku popełnił błąd. No ale taka jest prawda i to jest rzecz już oczywista. No pan prezydent jeszcze dzisiaj powiedział, bo zanim ogłosi swoją decyzję, to oczywiście przemawiał
sporo przemawiał, mówił, że to jest to kompromitujące, że do więzienia trafili ludzie, którzy walczyli z korupcją, natomiast do Parlamentu Europejskiego przenieśli się ludzie, którzy mają zarzuty korupcyjne. To akurat przy tych do Platformy Obywatelskiej. Były minister w rządzie PO-PSL, Włodzimierz Karpiński, przecież jest oskarżony o to, że miał przyjąć korzyść majątkową w wysokości prawie 5 milionów złotych. No tak, ale też jest przecież, był w areszcie wydobywczym, nie jest skazany. Czyli do mnie nie jest skazany, no na razie jeszcze nie ma. W przeciwieństwie do panów Wąsika i Kamińskiego, którzy skazani zostali, więc tutaj uważam, że pan, kto jak kto, ale pan prezydent, prawnik, doktor praw, powinien dbać o argumentację prawną i mówić prawdę. A czy te ostatnie rewelacje agenta Tomka, najsłynniejszego agenta CBA, Tomasza Kaczmarka, dla pana są wiarygodne? On ostatnio w TVN24 mówił, że agenci CBA mieli w nagrodę jeździć do Wiednia, a tam korzystać z uciech erotycznych na koszt państwa. No on ich tam przywoził, czy przewoził, tak? Czy eskortował? No, zacytuję. Z pieniędzy operacyjnych płaciłem za alkohol, noclegi i domy publiczne. Kamiński i Wąsik mieli tego świadomość, ale rozliczyli wydatki i zostały zaksięgowane jako obsługa osobowych źródeł informacji. Koniec cytatu. Ja byłem tylko zdziwiony, że tak zwany agent Tomek był traktowany przez i Kamińskiego, i Wąsika jako perła, jako brylant, jako najlepszy agent działający pod przykryciem. Przecież słyszeliśmy to wielokrotnie. Czy w przypadku tych wszystkich afer, które miał wykrywać, akcji, które miał przeprowadzać, przecież był dumny z niego i z jego zachowań i funkcjonowania szef CBA, pan Kamiński. Ja się dziwię teraz, co takiego się stało, że teraz ma zupełnie inne zdanie o nim, czy już nie jest kolegą. Pewnie nie, no ale to nie może być tak, że kiedyś to, co robił, było wszystko świetne, właściwe i uczciwe i przyzwoite, a teraz jest do potępienia w czambu. Ale ta opowieść, czy dla pana wydaje się wiarygodne, że tak mogło być rzeczywiście, że pieniądze państwowe miały iść na tego typu cele? Na pewno to jest do udowodnienia i do sprawdzenia. I to komisja śledcza nie wystarczy, to musi być prokuratura. To muszą być sprawdzanie. No jest już zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. To można złożyli wszystko posłowie Koalicji Obywatelskiej, zespołu do spraw rozliczeń rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tak, dzisiaj była konferencja, dzisiaj składali to do prokuratury na Chocimskiej, ale ja uważam, że to jest oczywiście możliwe do sprawdzenia. No, jeżeli taka by była prawda, jeżeli to by było prawdą, co opowiada pan Kaczmarek, to znaczy, że rzeczywiście żyliśmy w naprawdę patologicznym państwie PiS, bo to są zachowania patologiczne. Jeżeli służby zajmują się takimi sprawami i w taki sposób wydają publiczne pieniądze, jeszcze z funduszu operacyjnego, no to jest ogromny skandal. A ten zespół do spraw rozliczeń rządów Prawa i Sprawiedliwości jest potrzebny? Mi się wydaje, że no jest potrzebne zaangażowanie posłów, bo jest kilka już komisji śledczych, ale to nie jest... No właśnie, czy to nie jest przerost formy nad treścią? No nie, ale to zespół... Czy nie nastąpi dewaluacja? Nie sądzę, nie? Dlatego że my mamy jednak taki klub parlamentarny składający się z ludzi, którzy w bardzo taki intensywny sposób prowadzili kampanię i też w jej trakcie zobowiązywali się do pewnych rzeczy. No trzeba ich zagospodarować, tak? No, uważam, że oni chcą być aktywni. Przecież nie wszyscy trafią do rządu, czy będą w komisjach śledczych. Że uważam, że akurat taka sprawa, taki zespół pokazujący, przedstawiający afery pisowskie i budujący, przygotowujący wnioski do prokuratury ma sens, bo to jest takie naturalne zaangażowanie. Ale czy nie nastąpi przesyt? No, jeśli są jednak komisje śledcze i to teraz już kolejna zacznie działać. No, już działa są. Komisja do spraw wyborów kopertowych. Na razie są 3, pani redaktor. No ale przecież są zapowiedzi, że będą powoływane kolejne. 8 lat jest to sprawdzać i uważam, że jeżeli taki zespół, on się składa chyba z 6 czy z 7 osób, jeżeli taki zespół... No i na czele Roman Giertych. Jest koordynowany Roman Giertych, który... Co by nie mówić, pan się uśmiechnął od razu, jak usłyszał pan to nazwisko? Ogromne doświadczenie, bo znam pana Romana i ma doświadczenie i w relacjach z prezesem Kaczyńskim i inne. I uważam, że zrobi dobrą robotę i ten zespół będzie dobrze pracował, rzetelnie dobrze pracował i będzie przygotowywał właściwe, rzetelne wnioski do prokuratury. No to jeśli pan mówi o prokuraturze, to rusza śledztwo w sprawie działań Adama Bodnara, jego decyzji o odwołaniu prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. No tak, ale no. to...
Dla pana to prokurator krajowy został odwołany zgodnie z prawem? Ja się dziwię, ja myślę, że tak, że to wszystkie te rzeczy, że tu staranności prawnej nie można, czy braku staranności prawnej nie można zarzucić. Ja tylko się dziwię, że tak jak słyszałem i czytałem o tym, że prokurator Borski chciał podać się do dymisji, chciał zrezygnować, no to co byłoby też oczywiste, bo najbliższy współpracownik prokuratora generalnego przy nowym prokuratorze... Chciał zrezygnować? Tak, no tak podawały media, że chciał zrezygnować i został zatrzymany przez swoich współpracowników, którzy nie pozwolili mu złożyć rezygnacji. Nie wykluczam takiego wariantu. Ale na przykład konstytucjonalista profesor Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśnił, że odwołanie prokuratora krajowego zgodnie z ustawą jest możliwe tylko za pisemną zgodą prezydenta. No to jest zdanie profesora Piotrowskiego, którego szanuję, ale no właśnie, który ma czasami inne zdanie niż inni konstytucjonaliści. Wszystko jest kwestią szacunku dla praworządności i dla prawa, pani redaktor. Znaczy, każdy ma prawo... I ta decyzja wynika z szacunku dla praworządności? Każdy ma możliwość... Alema Bodnara? Każdy ma możliwość odwołania się od decyzji. Przecież nikt nikomu nie zabiera tutaj i nie zamyka drogi prawnej. Sądy będą rozstrzygać, czy ta decyzja była właściwa prawnie, podjęta na zasadzie racjonalnych, rzetelnych przesłanek, czy też nie. I tutaj stawiam pauzę. Grzegorz Schetyna z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, dziękuję, na Radio ZPL, na YouTubie i na Twitterze. Więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. A z nami jest Grzegorz Schetyna, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Przyzwyczaiłam się do tego, że pan był przez długie lata w Sejmie, teraz w Senacie. A na początek jest pytanie od słuchaczki właśnie. Senat zaprosił panią Manuelę Szwezik, przewodniczącą Bundesratu. Bundesrat to taki odpowiednik Senatu. Słyszałem. W niemieckim parlamencie. Współarchitektkę Nord Stream 2, nazywaną Schroederem w spódnicy i jedną z głównych lobbystek przeciwko budowie portu kontenerowego w Świnoujściu. Wizyta została odwołana po nagłośnieniu w sieci i burzy medialnej. Kto zaprosił panią Szwezik i jaki był cel wizyty? Wydaje mi się, że nie znam tej sprawy tak dokładnie co do szczegółu, ale rozmawiałem o niej i w Warszawie, i wczoraj w Berlinie. O tym, że odwołano tę wizytę? Nie, o różnych sprawach, ale także pytałem, jaka była konstrukcja tej wizyty. Chcę powiedzieć tak, że... Ale to pan nie wie, kto w takim razie chciał ją zaprosić tutaj do Polski? Wizyta była wcześniej przygotowana. Jeszcze przed wyborami był ten termin ustalony. To znaczy, że poprzednie jeszcze kierownictwo miało zaprosić panią Szwecji? Bo to jest zaproszenie, które jest dla szefowej Bundesratu, czyli Wyższej Izby Parlamentu Niemieckiego. Tam jest rotacyjny przewodniczący, dlatego że jest koalicja trójpartyjna. I rzeczywiście, kiedy... Tak jak u nas rotacyjny marszałek. Tak. Tak jak pani redaktor mówi, wtedy, kiedy okazało się, że do tego spotkania ma dojść, do tej rozmowy ma dojść, no, rzeczywiście kontrowersyjne wypowiedzi i zachowania pani przewodniczącej spowodowały, że ta wizyta, czy ta rozmowa, wizyta i może rozmowa odbędzie się w innym terminie, bo te sprawy po prostu trzeba dokładnie wyjaśnić i taka była decyzja Biura Spraw Międzynarodowych w Senacie. Czyli nie pan z tą decyzją, rozumiem, nie ma nic wspólnego? Nie, ale zapoznawałem się z nią i kiedy była podejmowana, ale z tym akceptowałem. Zapoznawał się pan z tą decyzją, kiedy ona została zaproszona, czy kiedy już odwoływano tę decyzję? Kiedy odwoływano, kiedy przekładano i wizytę, i spotkanie, bo trzeba po prostu bardzo dobrze to przygotować, co do szczegółów wiedzieć, o czym będzie ta rozmowa i co chcemy w tej rozmowie powiedzieć i też czego oczekujemy od pani przewodniczącej Bundesratu. I wyznaczono nowy termin, czy na razie to jest po prostu... Nie. Na razie nie. Ta sprawa jest otwarta. Ad acta, tak? Na razie może nie ad acta, ale jest otwarta i jeszcze bez nowego terminu. No wczoraj Donald Tusk odwiedził Kijów. To jest jakieś nowe otwarcie w naszych wzajemnych relacjach? Mam nadzieję, że tak. Bardzo ważne, bo pierwsza stolica, bo ta wizyta w Brukseli była taka wizytą w Komisji Europejskiej i szczyt unijny. Natomiast potrzebna, ważna, też przy tym kryzysie, może kryzys za dużo powiedziane, ale tych takich trudniejszych momentach w relacjach polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o kwestie zboża czy innych produktów rolnych, to jest ważne. Ukraińcy potrzebują wsparcia Europy, wolnego świata,
Polska ustami Donalda Tuska w najlepszy sposób może podkreślić i powiedzieć, jak ważne jest, żebyśmy wszyscy stali tutaj murem za Ukrainą. W jaki sposób trzeba wspierać dzisiaj Ukraińców, jak ważne jest wsparcie, jeśli chodzi o broń, o wyposażenie, o uzbrojenie, o amunicję. To jest ważny moment, szczególnie w kontekście wyborów, kampanii amerykańskiej, kampanii prezydenckiej. Jest ważne, żeby Europa mówiła bardzo zdecydowanie jednym głosem w tej kwestii. Ten nowy pakiet militarny, to na czym ma to polegać? To będziemy rozmawiać o tym. Ja byłem, tak jak powiedziałem, rozmawiałem także wczoraj w Bundestagu z przedstawicielami Komisji Obrony Narodowej tej Izby. Niemcy też bardzo mocno zwiększyli wsparcie dla Ukraińców. Czują zagrożenie tej sytuacji na froncie ukraińsko-rosyjskim. Oni to na początku byli największymi hamulcowymi. Ale dzisiaj są już wyprzedzili Wielką Brytanię, jeśli chodzi o wsparcie. Były publikacje, że Bundeswehr szykuje się do wojny z Rosją. Jest, czy też na wypadek wojny z Rosją. Tak, ale naprawdę oni zwiększają. Tam są kwestie jeszcze szczegółów, oczywiście jeszcze większych konkretów, ale to wsparcie jest imponujące, przynajmniej te deklaracje kanclerza Scholza. No dobrze, ale z naszej strony to będzie sprzedaż, czy to będzie darowizna? Jak to wygląda? O to też pytają słuchacze. To wszystko jest kwestia zorganizowania. Proszę pamiętać, pieniędzy, finansów. Komisja Europejska przygotowała ogromną transzę naszą pomoc. Ta nasza pomoc będzie w części na pewno refinansowana przez Komisję Europejską. To są dziesiątki milionów euro i będziemy w tym pakiecie, będziemy mieścić się z naszą pomocą. To nie jest tak, nas nie stać dzisiaj na prostą darowiznę. Tego sprzętu wojskowego jest tak duża potrzeba. Amunicji. No przecież poprzedni rząd mówił, że my już po prostu wyczerpaliśmy swoje zasoby i już nie możemy więcej przekazywać. Ale to było miesiące temu. Dzisiaj jesteśmy gotowi. To, co będziemy mogli... Ale to, co nagle przebyło nam uzbrojenie wszystkiego? Całe szczęście fabryki produkują, to wszystko się dzieje. My jednak ta baza infrastruktury produkcji uzbrojenia w Polsce jest dosyć zaawansowana. Uważam, że wszyscy powinniśmy w Europie zrobić wszystko, tak jak powiedziałem, w kontekście amerykańskim, żeby wpłynąć także na to, żeby w Stanach Zjednoczonych oczywistym było, że ta pomoc dla Ukrainy nie jest fanaberią prezydenta Bidena czy administracji waszyngtońskiej, ale jest po prostu rzetelną, taką uczciwą walką o bezpieczeństwo na świecie. A wiedział pan, że pełnomocnikiem do spraw odbudowy Ukrainy będzie Paweł Kowal? No, usłyszałem. Cieszę się, bo... Wcześniej? Wcześniej nie, teraz, wczoraj usłyszałem. Tak? Że... Wcześniej pan nie wiedział? Nie, nie wiedziałem. Naprawdę? Nie. Bo nie spodziewałem się, że być może, wiem, jaką ma wiedzę ogromną o sprawach ukraińskich, często... To jestem zaskoczona, mnie na mieście się mówiło. Tak? Mhm. Nie słyszałem o tym. Natomiast ma na pewno ogromną wiedzę i cieszę się, że będzie mógł z niej skorzystać. To jest absolutnie dobry kandydat i człowiek na właściwym miejscu. No, a co z embargiem na ukraińskie zboże? No to jest kwestia, która musi zostać rozwiązana. Ja myślę, że ona już powoli zaczynamy znajdować tę drogę do wyjścia z tego kryzysu. Czy to będzie taki wariant, jak skorzystali z tego Rumunii, czyli takich licencji dla firm, obustronnych licencji i kraju tranzytowego, i Ukrainy, które po prostu licencjonowane firmy gwarantują transfer tego zboża na miejsce docelowe, tak żeby on nie został, tak jak w Polsce, nie zapychał, nie zapełniał magazynów. Myślę, że to jest możliwe i to jest na wyciągnięcie ręki, żebyśmy ustalili system funkcjonowania w tym roku. Będzie problem oczywiście z przewoźnikami. To będzie i o tym też rozmawiali premierzy i premier Szmychal z premierem Tuskiem i także z prezydentem Zełenskim. To będzie ważne, żeby nie wrócił ten protest 1 marca, żeby był dobry pomysł i te deklaracje, o których mówił premier Tusk, tak bardzo dobrze przyjmuje, że jest szansa na to, żeby znaleźć pomysł na rozwiązanie tej sytuacji, na to, żeby nie byli polscy przewoźnicy zmuszeni do protestu. Nie wiem, czy pan wiedział, ale jest sondaż, z którego wynika, że co piąty Polak, 22%, ma negatywny stosunek do Ukraińców. Przepraszam, to jest o 8% więcej niż w marcu 2023 roku, czyli prawie rok temu. No tak, no...
obawy są przede wszystkim o pracę, że Ukraińcy będą zabierać Polakom pracę. O pracę, o dostępność do szkół, do przychodni, do szpitali, no to jest oczywiste. Musimy... Przede wszystkim chodzi o pracę. Ale co i poza tym też pani... 40% obywateli, naszych obywateli łączy ten napływ Ukraińców na polski rynek z niższym tempem wzrostu wynagrodzeń. No, no ale proszę no, też... płace nie rosną. Oprócz płacy minimalnej, no ale to podwyższone ustawowo. Proszę też pamiętać, że pracownicy z Ukrainy podejmują pracę, gdzie ciężko, dla których no, ciężko znaleźć dla nich, znaczy trudno znaleźć pracowników, Polacy nie którzy chcą je podejmują. Wykonywać tych prac, tak? No niektórzy to przecież tak się dzieje i to też trzeba uznać. Ja myślę, że my jesteśmy też w przededniu tego, żeby to, o czym mówiliśmy przez miesiące, czyli pieniędzy europejskich, które wpompowane dobrze w polski krwioobieg gospodarczy, dadzą nam większe możliwości, nowe miejsca pracy, większe płace, że to będzie takie koło zamachowe dla polskiej gospodarki. Że tak długo gospodarka czekała na te pieniądze europejskie, na fundusze spójności, na KPO, że to naprawdę zrobi nam dużą różnicę i wierzę, że to też będzie miało odbicie na pensjach. No, bardzo, bardzo bym chciał, żeby tak było. No, to jest dla nas wielkie zobowiązanie, które podejmowaliśmy w kampanii wyborczej i będziemy, jestem przekonany, je realizować teraz. Pytanie słuchacza. Czy zgadza się pan z premierem Millerem, który uważa, że dopóki nie będą odblokowane ekshumacje i nie będą pochowani Polacy zamordowani przez Ukraińców, to nie będzie pojednania. Premier Miller również zaznaczył, że dopóki Bandera będzie tam bohaterem, to nic się nie zmieni. No tak, ale to są trochę inne rzeczy. Oczywiście tragiczna historia Wołynia. Musi zostać wyjaśniona. Mówiłem o tym wielokrotnie, że to był dobry czas wizyty prezydenta Zełenskiego, żeby te sprawy zamknąć i zostawić historykom, że polityczne było takie bardzo jasne deklaracje chęci wyjaśnienia tej sprawy. Tak się nie stało, więc dzisiaj to znowu jest, to ciągle jest przed nami. I oczywiście będzie tak. Muszą być ekshumacje, ale też to wszystko musi działać w obie strony. Ja wierzę, że nie będzie w tym polityki, a taka głęboka wiara i przekonanie, że musimy to wyjaśnić. Te relacje trzeba zbudować na prawdzie, relacje polsko-ukraińskie. Tak dużo zrobili Polacy dla Ukraińców w tych ostatnich miesiącach. Tak bardzo otworzyliśmy swoje drzwi i serca, żeby im pomóc w ratunku przed wojną i przed agresją rosyjską, że powinniśmy liczyć na to, że strona ukraińska będzie szczególnie otwarta na wyjaśnienie sprawy rzezi wołyńskiej, na ekshumację, na cały proces, który jest niezbędny do przejścia. On będzie bardzo bolesny, bardzo trudny. I oczekiwałbym i będę oczekiwał, że inicjatorami takiego procesu pojednania, ale przez właśnie dogłębne, pełne wyjaśnienie prawdy historycznej będą prezydenci obu krajów. Wybory samorządowe za pasem. Koalicja rządząca pójdzie w dwóch blokach, tak? W dwóch lub w trzech, bo raczej nie w jednym. Mówię dlatego, że... To znaczy, że Koalicja Obywatelska mogłaby nie iść z Lewicą? To wszystko, nie ma decyzji jeszcze. Ważne jest, pani redaktor, że my podobnie jak w wyborach parlamentarnych musimy powiedzieć i przekonać naszych wyborców, słuchajcie, jakkolwiek nie będziemy iść, czy w dwa, czy w trzy bloki. Im mniej bloków, tym lepiej, to zawsze mówię. Ale to będziemy razem tworzyć koalicję po wyborach. I to głównie będzie dotyczyć wyborach do sejmików, bo sejmiki są ważne dla nas. I powołanie urzędów marszałkowskich i skuteczne wydawanie pieniędzy europejskich. Tam my musimy wszystko zrobić, żeby wrócić do 2015 roku, czyli do tej skali, kiedy Polska najwięcej przez samorządy wydawała pieniędzy europejskich. To było 43% ze wszystkich pieniędzy europejskich, które przychodziły do Polski, wydawaliśmy przez instytucje samorządowe. I to było bardzo ważne i musimy do tego wrócić. My potrzebujemy sprawnego, podmiotowego, takiego rzetelnie, dobrze zorganizowanego samorządu i dobrej współpracy z administracją rządową. A ile województw chcecie odbić? I musimy współpracować i mieć współpracę, poparcie dla prezydentów, dla tych, żeby mieli wsparcie. Ale ile województw chcielibyście demokratyczne? Zdobyć? 16. I to jest realne? Tak, że cały kraj zagłosuje na Ja nie znam opozycję. Się na polityce. Nie znam się na polityce. Rządzących. Ale chcę powiedzieć, że tak było. W 2006 roku, w 2010 roku. W 2006 blokowaliśmy listy z PSL-em
wtedy i mieliśmy 15 sejmików, wygraliśmy w 15 sejmikach, a rok później wygraliśmy wybory parlamentarne, a w 20 mieliśmy 16-16. To jest możliwe. Tylko trzeba dobrze współpracować i przekonać Polaków, dlaczego ważna jest frekwencja. Frekwencja będzie najważniejsza. Będą potrzebne dobre emocje i obecność nas wszystkich przy urnach wyborczych. A te dobre emocje mają napędzić jednak rozliczenia z PiS-em? No, pokazanie, że jesteśmy skuteczni, że to, o czym mówimy, co obiecujemy w kampanii wyborczej, dowozimy, dostarczamy, realizujemy. To będzie bardzo ważne. Rzetelność i przewidywalność. Kwota wolna od podatku do 6 tysięcy, to raczej na razie jest niedowieziona. A kiedy zostaną zlikwidowane urzędy wojewódzkie? Bo pan to obiecał i nic się nie dzieje. Ja to obiecywałem przed kampanią 2019 roku. No, pamiętam, to był pana taki sztandarowy. Współpraca między rządem a samorządem, tak, żeby robić tylko konstrukcję ograniczenia administracji rządowej, a wszystko przeprowadzać do samorządu. To kwestia reformy administracyjnej, całej reformy centrum politycznego. Ale rozumiem, odłożono teraz w ogóle na świętego gdy, czego nie ma nigdy, nie mówiliśmy tak? o tym przed tą kampanią, bo było dużo więcej rzeczy. No, poza nie można, się władzę nie można platformie. Ale nie można reformować państwo, które jest tak fatalnie zarządzane jak państwo PiS. Więc ale już państwa teraz jest PiS nowa władza. Ale państwa PiS nie można zreformować. Trzeba je przebudować. Trzeba je odbudować. I tym się będziemy zajmować. I tym się zajmujemy. Czy przyjdzie projekt dalszego etapu reformy samorządowej, przekazywania kompetencji? Ta sprawa jest otwarta i wierzę, że to jest możliwe. Potrzebujemy jeszcze lepszej współpracy między rządem a samorządem. Jest pytanie słuchacza. Dlaczego przestał pan walczyć? Kiedyś był pan wojownikiem. Ja nie przestałem walczyć. Czyli przyczajony tygrys, ukryty smok. Walczyłem w kampanii wyborczej. Zawsze walczę. Znaczy, życie jest walką. Ja nigdy nie odpuszczam. I zawsze o tym mówiłem. Dzisiaj a będzie pan w Senacie do końca kadencji, czy będzie pan startował do Parlamentu Europejskiego? Nie, na razie jestem w Senacie i to jest bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie. Nowe, ciekawe, takie interesujące, politycznie inne niż Sejm, ale uważam, że ważne, żeby utrzymywać te dobre relacje. Mamy kampanie samorządowe, mamy kampanię europejską. Dlatego pytam, czy może pan znajdzie się na listach do Europarlamentu? Who knows, jak mawiają. A, czyli pan niczego nie wyklucza? Ja niczego w życiu w ogóle nie wykluczam. Czyli troszkę, może tak być, że Grzegorz Schetyna znajdzie się na listach? Nie wiem, wszystko się może zdarzyć. Ja niczego nie wykluczam, bo uważam, że tak dużo jest do zrobienia na każdym szczeblu i na każdym etapie, że wszystkie ręce na pokład. Cały czas jesteśmy w kampanii wyborczej. A co pan sądzi o pomyśle zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn? No nie słyszałem jakby jakichś wielkich głosów, które by teraz namawiały do tego. Były wypowiedzi niektórych polityków koalicji rządzącej. Ale bardzo ostrożne. Nie uważa pani? Ja byłem zaskoczony. Bardzo często się wyrównuje. To, że oczekiwał, że zaraz będzie na przykład minister Kotula powiedział, wyrównujemy wiek emerytalny. Znaczy nie było takich głosów, ale i rozumiem, że to naprawdę dużo przed nami, dużo musimy przejść, żeby równouprawnienie było faktyczne, żeby było prawdziwe, żebyśmy mogli mówić o tym, żeby wyrównać wiek. Znaczy to naprawdę jest, że dużo musimy w Polsce zrobić, żeby tak się stało. A co nowy rząd zamierza zrobić w sprawie polskich więźniów politycznych na Białorusi? Chodzi mi między innymi o Andrzej Poszobut. Tak. Ja uważam, że tu mniej deklaracji i napinania mięśni i takiego przekazu okrągłego, a więcej prawdziwej pracy i dobrej dyplomacji jest potrzebne. To jest bardzo ważne, bardzo symboliczne. I powiem, że przykro mi, kiedy ostatnio słyszeliśmy o więźniach politycznych, o polskich więźniach politycznych i nie był wymieniony Andrzej Poczobut, który naprawdę jest więźniem politycznym i naprawdę jest przetrzymywany w karcerze. Widzę entuzjazm nie zna pani połączeń z Wrocławia czy z Dolnego Śląska do Warszawy. No trochę się jedzie, no. Tak, nie ma tutaj komfortu. Ale to dlatego będą szybkie koleje. Ale ja nie wykluczam niczego. Proszę, naprawdę. Znaczy, uważam, że Schetyna może zrezygnować z latania samolotem. Latam rzeczywiście, ale wie pani, ja bym szukał wzorów tutaj takich w Parlamencie Europejskim, to jest dobrze zorganizowane. Tam po prostu jest wszystko oczywiste. Tak wszystkie, można. No wszystkie, tak, tylko tam jest inaczej to refundowane. Ja uważam, że jeżeli będzie taka, znaczy to jest kwestia skali. Nie wydaje mi się, żeby to był wielki problem dla budżetu, czy dla środowiska naturalnego w Polsce. Te dojazdy parlamentarzystów, posłów do Sejmu. Dojazdy czy doloty, no.
No to zależy, jaka jest skala, bo musielibyśmy zobaczyć, co... Jednak ślad węglowy jest. No ale dobrze, ale co przeważa w tym? Ja nie znam tej konstrukcji, nie znam, nie wiem, jaki jest procent, kto w jaki sposób dojeżdża. A czy więcej śladu węglowego zostaje samochód, czy pociąg, jak to jest podzielone, bo jest nowa kadencja i jakie są tendencje, jak to się zmienia, porównałem przykład do poprzedniej. Po prostu tego nie wiem. I to warto by mieć wiedzę z Kancelarii Sejmu i do tego się odnieść. Nie mówiłbym zabierać, dojeżdżajcie, dochodźcie albo jedźcie rowerem, bo to jest dla zdrowia dobre. Bo to po prostu poseł musi być... Musi szybko dostać się do... O 600 kilometrów rowerem, no to już rzeczywiście to już trzeba niektórzy, mieć niezłą kondychę. No. No więc dlatego uważam, policzmy to na spokojnie, po roku będzie podsumowanie pierwszego roku i będziemy wiedzieć, w jaki sposób to wygląda i będziemy się mogli do tego odnieść. To jest jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Czy premier planuje odwołać prezesa prokuratorii generalnej, powołanego na to stanowisko jeszcze przez premiera Morawieckiego? Nic nie słyszałem o tym, nie wiem. Nie? Nie wie pan? Nie wiem, nie mam pojęcia. No bo wasza miotła to ruszyła już tak... Nie rusza, to jeszcze... To już widać, w CPK są zmiany w Państwowej Platformie. To źle obiecywaliśmy, że lekko nie czyli będzie. Wszędzie będą wasi nie, teraz. Czy będzie, nie. Wszędzie nie. Czy nie będą ci, którzy dostali z nominacji partyjnej, czyli byli rodzinnie związani z decydentami, dlatego dostali taką, a nie inną pracę, dlatego dostali takie, a nie inne pieniądze. Czy u was będą sami fachowcy? Tak dużo o tym mówiliśmy, że naprawdę warto zrobić wiele, żeby obronić się przed tym wnikliwym okiem dziennikarzy, obserwatorów, ekspertów, tych, którzy będą nam chcieli udowodnić, że jest tak samo czy podobnie jak kiedyś. Nie będzie podobnie jak kiedyś. Znaczy mamy tu swoje doświadczenie, wiele przeżyliśmy i mogę pani... ja widziałem to, państwo widzieliśmy, ile zarabiali, widziałem jak formułowali zasoby kadrowe, w jaki sposób zatrudniali rodziny, w jaki sposób wkładali ręce do publicznych kieszeni i jak wyciągali pieniądze dla siebie. Znaczy dość. Jeżeli my to powtórzymy, znaczy Polacy nam nie wybaczą tego, jeżeli byłyby przykłady powtórzenia takiej patologii, która była wcześniej. A dlaczego nie poszliście tą drogą i nie spróbowaliście zmienić szefa Rady Mediów Narodowych? No ale to jest pytanie do ministra Sienkiewicza. Wybrał taką drogę, jaką... I pana zdaniem to jest dobra droga? Skuteczna. No ale przecież wie pan, że sąd rejestrowy jednak nie zarejestrowały tej likwidacji Polskiego Radia, Telewizji Polskiej. No ale to nie wpływa na likwidatora, nie zarejestrował, ale to nie wpływa na ten proces. No ale pokazuje, że coś tu jest nie... No więc dlatego będą się odwoływać, będą... Że to jest na bakier sprawy. Mówią, że referendarz, że nie doczytał, że mał inną opinię. No ale znowu się powołam na Ryszarda Piotrowskiego, którego pan mówi tak, znany, generalnie powiedział ci wyraźnie, że minister Sienkiewicz, wybierając takie, a nie inne metody, złamał konstytucję. Tak jak powiedziałem, każda decyzja jest, od każdej decyzji można się odwołać, służy droga prawna, walczymy o niezawisłe sądy, niezależnych sędziów, oni będą rozstrzygać, czy minister Sienkiewicz wybrał dobrą drogę, czy to były dobre decyzje zgodne z prawem. Wybraliśmy, robimy co chcemy, tak? Nie, dlatego poddajemy się pod wyroki sądów. Jeżeli sądy uznają, że to jest bezprawne działanie, to oczywiście będziemy musieli się z tego wycofać. I co wtedy, gdyby na przykład sąd uznał, że było to bezprawne działanie? Na razie nie uznał. I co wtedy byłoby? Na razie wszystko się dzieje. Ktoś by powiedział, ale niczego nie zrobiliście, obiecaliście, dlaczego nie ma zmiany. Ja już wiele razy w tym i w innych studiach rozmawiałem z panią redaktor i zawsze musiałem się tłumaczyć, a dlaczego tego nie zrobiliście. Chcę powiedzieć, zrobiliśmy. Robimy wiele rzeczy, zrobimy jeszcze więcej. I poddajemy się pod opinii publicznej, pod jej krytykę i ocenę i pod osąd prawa i tyle, i aż tyle. To ostatnie pytanie do pana od słuchacza. Co chciałby dobrego zrobić dla Polski podczas 4-letniej kadencji w 4 punktach? Kto chciałby zrobić? Pana. Ja? Pan, co pan by chciał zrobić? Tak. Ja chciałbym, żeby Polska, na pewno w związku z tym, że jestem w Komisji Spraw Zagranicznych, żeby polska polityka zagraniczna wróciła na pierwszą linię, żebyśmy byli znowu krajem, który ma wpływ na politykę europejską. I co pan może zrobić jako szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych? Dobrze przeprowadzić, mieć wpływ na dobrze przeprowadzoną prezydencję. Od 1 stycznia przyszłego roku jest polska prezydencja. Bardzo ważna. Za rok. To jest za rok, ale to jest już. Dzisiaj przygotowujemy całe konstrukcje nasze w Senacie. Pilnujemy tak, żeby być gotowym, żeby mieć dobry pomysł na prezydencję, żeby integrować
sprawy, też żeby tworzyć takie skuteczne połączenie między tą starą a nową Europą, żeby mieć wpływ na politykę europejską, odtwarzając trójkąt weimarski. No dobrze, czyli, że tak powiem, żebyśmy przodowali, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Unii. I tutaj ma nam pomóc w tym prezydencja, nasza prezydencja, kolejna zresztą. Ochrona zdrowia. Tu musimy bardzo... Ale co pan chce zrobić jako Grzegorz Schetyna, szef Komisji Spraw Zagranicznych? Ja mogę... Co można zrobić? Przy ochronie przede wszystkim przygotować większy budżet i taką konstrukcję, w której skutecznie oddłużymy szpitale i znajdziemy pomysł na to, w jaki sposób finansować zabiegi, jak dostępność otworzyć, jak skrócić kolejki. I tu jak Schetyna otworzyć tutaj zapowiada, że przyłoży do tego swoją... Tak, bo to jest kwestia budżetu. To jest kwestia budżetu. Dzisiejszy budżet, byłem dzisiaj na dwóch komisjach, gdzie przygotowaliśmy budżet w kwestiach Unii Europejskiej i spraw zagranicznych. Dziś ten budżet jest bardzo ekspresowo robiony. Musimy mieć sporo czasu, żeby zbudować go w taki sposób, jak będziemy chcieli, jak oczekujemy go i jak zapowiadaliśmy. I ten rok temu poświęcimy. Trzecia rzecz, najważniejsza, czyli wprowadzenie 100 konkretów. Te rzeczy, o których pisaliśmy, które pani przywoływała. A, to 4 lata są potrzebne. Nie, rok. Mówię o przyszłym roku, dlatego że musimy przekonać koalicjantów. Rząd jest koalicyjny, są 4 partie koalicyjne. No w 100 dni to się nie uda. To już widać, że nie ma takiej opcji. No to były gruszki na wierzbie. No. Ale, nie da się. No. Ale da się w 365. No ale nie w 100 dni. No. Ale jeżeli rządzilibyśmy... Premier Donald Tusk jeździł po Polsce, wtedy jeszcze nie premier, no i po prostu rozdawał na prawo i lewo to wiernicy. Jeżeli byśmy rządzili samodzielnie, to by się dało. Byłoby łatwiej. Ale jak rząd jest koalicyjny, musi być zgodność koalicyjna. Zawsze jakieś alibi, zawsze pretekst się znajdzie. I czwarte? Pieniądze dla samorządu europejskie na poziom gminy, powiatu, województwa, do miast, na sam dół dla polskich firm, na zieloną transformację, na miejsca pracy, na podwyżki, na dobre życie w Polsce lokalnej, tej podstawowej. Tak, żebyśmy mieli pewność, że one tam pracują i że tworzą miejsce dobre dla życia. Takim, którego ludzie nie chcą wyjeżdżać, tylko chcą wychowywać dzieci. Ja bym chciała, żebyście też zastanowili się, co zrobić na przykład z pracownikami 50+, bo generalnie pracodawcy to nie są akurat ci, którzy otwierają podwoje swoich zakładów pracy, przedsiębiorstw, firm i tak dalej, żeby zatrudniać właśnie takich, a tacy mają doświadczenie, ale co z tego? To jako piąty punkt, bo to, już to widzę. To mnie dotyczy, pani redaktor, także będę... będzie miał zatrudnienie, Nie chciałem mówić o sobie, dotyczy 50+, więc będę gotowy. Ja widzę, że Grzegorz Schetyna jednak wybiera się do Parlamentu Europejskiego, także spokojnie. Nie, tam następne 5 lat. Niezła pensja. Dziękuję bardzo, Grzegorz Schetyna był z nami. Dziękuję. Dobrego wieczoru życzę. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.